W gminie Czarne trwa drugi tydzień ferii zimowych. Każdego dnia na dzieci i młodzież czekają nowe atrakcje przygotowane przez Czarnieckie Centrum Kultury. Największym zainteresowaniem cieszą się jednak spotkania z ciekawymi ludźmi lub niezwykłymi zwierzakami, czego dowodem była pękająca w szwach sala widowiskowa Czarnieckiego Centrum Kultury, w której odbyło się spotkanie z psem wykrywaczem. Naszym gościem jest dzisiaj pan Jacek Nowakowski, starszy sierżant w zakładzie karnym w Czarnem. I to właśnie dzięki uprzejmości dyrektora zakładu karnego w Czarnem, pana Wojciecha Brzezowskiego, możemy dzisiaj gościć właśnie kogo? Norka. Norek jest naszym głównym gościem wraz ze swoim opiekunem. Opiekunem, tak jak powiedziałam, jest pan starszy sierżant Jacek Nowakowski. I on dzisiaj dla was ma ciekawy pokaz. Będziecie mogli przekonać się, jakim to sprawnym pieskiem jest Norek. A jak widać, jest troszeczkę oszołomiony tak liczną widownią, a więc proszę, żebyście rzeczywiście byli cichutko i spokojnie. A więc przekazuję głos panu Jackowi. Dzisiaj jesteśmy tutaj z Norkiem, aby pokazać wam, jak ten piesek pracuje. No i postaramy się zrobić to jak najlepiej, jak tylko potrafimy. Pierwszy pokaz, który wykonamy, będzie to pokaz na paszczę. Zdarza się tak, że do zakładu karnego, czyli tam, gdzie jednostkę pracujemy, ktoś próbuje wysłać jakąś dziwną rzecz. Ta rzecz jest niedozwolona i po prostu my nie potrafimy zobaczyć, co jest w środku. Dzięki temu, że mamy takiego pieska, jesteśmy w stanie ustalić mniej więcej, w którym miejscu lub w której paczce znajduje się ta rzecz. Poprosiłbym do tego pokazu jedną osobę. Układam paczki. Pies już nie widzi. Zobaczcie, co się dzieje z psem. Zaraz zobaczycie. Nie, nie. Odejdź mi jeszcze troszeczkę dalej. Za kulisy idź. Może za dużo. Teraz tak. Tak, żeby Norek nie widział, nie? Próbujemy coś ukryć. Tylko nie podpowiadajcie, nie? Ja wezmę Norka, zasłonię mu oczy, a ty położysz tą paczuszkę między tymi paczuszkami, tu gdzie będziesz chciała, tak? Ale pamiętaj, patrz też, czy nie patrzy Norek, żeby nie podglądywał. To chodź. Trzymaj, położ się to między paczki, którą chcesz. No, postaw. Teraz taka magiczna rzecz. To jest jego zabawka. Tym się psa nie bije, nie wolno. Nie można. Trzymaj, trzymaj, nie puszczaj go. Ja go od ciebie wezmę. Odejdź dalej. No, jeszcze trzymaj. Gdzie to jest? No i zaczynamy. No powiedz, gdzie to jest ukryte. Szukaj. Szukaj, dalej, dom, kisy. Szukaj. Spokojnie. Wróć. Szukaj. Dobry piesek, dobry, chwali mi pieska. Piesek oporny, 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 nagroda. Ciao. W tej chwili piesek musi zostać nagrodzony, tak? Jego nagrodą to jest zabawa. Piesek ma oporę na piśniczki. Ciao. Teraz następna sytuacja. Odłóżmy te paczki, pomóż mi. Ale usiądźcie, żebyście nie przeszkadzali sobie nawzajem, tak? Wszystko dobrze widać, pan pokazuje, a więc usiądźcie. Proszę, bo większe dzieci czoły wysłaniają, tym mniejsze i maluchy nic nie widzą. Proszę poczekać chwilkę. Wyobraźcie sobie taką sytuację. Nie. Na pewno nie jeden z was jest łasuchem, lubi słodycze i rodzice przed wami chowają słodycze, żebyście ten słodyczy nie znaleźli. Wyobraźcie sobie to, że macie pieska w domu, który pomógłby wam znaleźć te słodycze, które są gdzieś ukryte. No i tak przedstawię wam taką sytuację, gdzie ukryjemy coś i pozwolimy pieskowi szukać. No to zapłońcie mu oczy. Cały czas go trzymaj, ja go od ciebie wezmę.
obojętnie. Podlikowamy. No i zobaczymy, jak sobie pies poradzi na takich powierzchniach. Szukaj. Szukaj. Oj, tam już było. Czekaj dalej. Po kolei dokładnie wszystko szuka. Tak to właśnie wygląda, jak się przyszykuje pomieszczenie. Patrzcie, co się dzieje. Patrzcie, co się dzieje. Szukaj. Dobry piesek. Szukaj dalej. Spokojnie, spokojnie. On w tej chwili szuka silniejszego zapachu, bo nieraz się zostawia rękoma ślady. Spokojnie, nie stresowny. Dobry piesek, dawaj Burci, dawaj. No dzisiaj ten jak chyba zmęczony. No i teraz zabawa. Jak ktoś chce się pobawić, to podejdzie. No ciekawe, kto silniejszy. W przerwie między pokazami dzieci miały niepowtarzalną okazję pobawić się z pociesznym czworonogiem, który był z tego powodu wyjątkowo szczęśliwy. Na zakończenie spotkania odbył się konkurs. Dzieci miały namalować norka i jego przewodnika, a na autorów najciekawszych prac czekały niespodzianki.